prepłychał, jeszcze nic nie powiedział. No to wszystkim dzień dobry. Witajcie, zapraszamy na wspólno rajdza. Ciekawe, czy zaś będzie tak długo jak ostatnio. Jaki jest plan na dzisiaj? Ołomia. No to dobry dzień wszystkim. Witam Was na kolejnej rajdzie. Tym razem już z terenu Chybia. Tak, tu jest Chybie. Tu jest Chybie, tamtej chałupy, co z przodu widać, to jest Chybie. A zaś tej chałupy tam po lewej stronie to jest Landek. Tak to tu dziwacznie jest. Nic na to nie poradzimy, nie będziemy granic zmieniać, przesuwać, żadnych wojen toczyć. Wojna to nie ma nic dobrego. Zresztą codziennie się o tym przekonujemy. Wojna na Ukrainie. No cóż, a dzisiaj jest genau rocznica zakończenia II wojny światowej, 8 maja. W krajach byłego Związku Radzieckiego obchodzone jako 9 maja ze względu na różnicę czasu. Jeszcze w czasach Polski Rzeczpospolitej Ludowej właśnie obchodzili to 9 maja. Rocznica zakończenia II wojny światowej, ale nie powiedziałem, że w Europie. Bo tak de facto to ta wojna się skończyła 2 września 1945 roku. Kapitulacja Japonii przecież. No, takimi wojennymi tematami my zaczęli. Dzisiaj jest też Dzień Europy, Dzień Unii Europejskiej. Nie mam ze sobą unijnej fany. Troszkę szkoda, bo by się przydała. Dobra, skręcamy teraz tutaj w prawo, a więc żegnamy się z WTR-em, wiślaną trasą rowerową. Mam nadzieję, że tu przez Strzelnicę się mi uda dzisiaj przejechać, nie szczylają, może mnie nie zabiją. Zjechałeś z trasy. No to jednak nie jadę tędy, bo dzisiaj jadę zgodnie z nawigacją. Także nie mogę sobie pozwolić na modyfikację, nie. Wróciłeś na trasę, no to dobrze. Pierwszy test zaliczony. Ok. To jednak z tym literem się jeszcze nie rozstajemy. A więc taka wojenna retoryka się na samym początku trafiła. Jest też dobra informacja, słuchajcie. Kofola się pojawiła w sklepie w Zabrzegu. W sklepie sieci Spar. Na razie w półlitrowych puszkach i butelkach. Mamy nadzieję, że będzie w większych. Więc to jest bardzo dobra informacja dla wszystkich, którzy ją lubią. Polecam, zwłaszcza na rajzy, chociaż jest słodko fest, ale na rajzy idealno. Oczywiście dzisiaj ze mną też jedzie. Bo jakżeby to było, roba w sklepie i kofoli nie kupić. I zaś mamy Landek. Wyjechaliśmy z Chybia i potem za chwilę zaświada na Chybie. Czemu Połomia dzisiaj? No Połomia, no to jak ktoś wie, no to tam jest pochowany mój wujek. 6 maja było genau 60 lat bym miał, jakby żył, czyli 60 lat od jego narodzenia. Czyli urodziny 60 miał. Taki masło maślane, że trochę zamętlił, ale wiadomo, o co się rozchodzi. Pierwsza rajza. Ja jadę w krótkich galotach. Oczywiście w tym sezonie. Już widzę rowerzystów. Mnóstwo. Zapowiada się piękny dzień. Także nie gadamy, a jadymy.
Tak, i teraz tą drugą będziemy cisnąć aż na strumień. Przez taki oto las. Niestety tu jest dość spory ruch. Może teraz jest niedziela rano, jest 9:30 rano. Może jeszcze nie będzie, gdzie będą w kościołach. Ja też był oczywiście. Nie, żeby nie było, żeby za nim chodził. Każdy porządny człowiek chodzi. I teraz, że się ludziom na razie. Mam tego straszną świadomość. Ale jak widzicie, rowerzyści już są. Już pomału wjeżdżamy do strumienia. Stary most kolei wąskotorowej. Nad Wisłą przeciepany. No jest tu sygnalizacja świetna. Jedzie jakiś rowerzysta już. Także fajnie. Czerwone. Dobra, jadziemy. Przypominam, że to jest stary most kolejowy. Tu kiedyś kursowała kolej wąskotorowa. Jak jeszcze nie było sztreki między strumieniem a Chybiem, tu kursowała kolej wąskotorowo. Zresztą jest tabliczka. Kolej z rynku w strumieniu do Bahnhofu w Chybiu kursowała. Dojechałem do Zbytkowa. Teraz pojadymy tak jak trasa R4 do samego Jastrzębia. Przejeżdżamy przez DK81. No, szosowcy ją bardzo chwalą, że jest bardzo bezpieczną drogą. Ja akurat mam inne zdanie na ten temat. Nie polecam jeździć takimi drogami. Wolę raczej jeździć tam, gdzie jest uspokojony ruch. Teraz jeszcze tego ruchu tak nie widać, ale co będzie po południu, to już aż strach powiedzieć. Zwłaszcza, że to jest droga kierunku. Większość hanysów jedzie do Wisły. Ja tam oczywiście nic nie mam przeciwko hanysom. Broń Boże! W końcu są, że jest wśród nich, ale tylko tak właściwie częściowo. No, ale nigdy się nie ukrywam z tym, że się ściągam. Ale i też Polak. Ja tam mam trochę taki mieszane uczucia co do narodowości śląskiej, że są takie zapędy. Ja mogę być i narodowości polskiej, i narodowości śląskiej. Mnie to też nie za bardzo, ale zaś nie ma co przesadzać. Także biało-czerwone barwy mi nie są obce i nigdy nie będą. Ale też i żółto-niebieski mi nie są obce i też nigdy nie będą. Nie mylić oczywiście z Ukrainą. Bo to jest coś, co mi jest zupełnie obce. Chociaż może... No nie, jednak jest mi to zupełnie obce, bo co prawda znałem osobę, która urodziła się na Ukrainie w rejonie Stanisławowa. I która ona mieszkała też obok mnie. Zresztą to jest matka mojej ciotki. Czyli żony wujka, nie? Jak to się woda? I ona właśnie mieszkała tam w rejonie Stanisławowa, czyli dzisiejszy Iwano-Frankowski. Na Ukrainie. Wtedy oczywiście to była Druga Rzeczpospolita. Musza w kościele w Zbytkowie jest. Tak. No i dobrze, że ludzie chodzą do kościoła. Kościół nowy. Więc jak najbardziej powinni do niego chodzić.
Pozdrawiamy zbytków, pozdrawiamy samorząd, a zwłaszcza sołtysa, pana Bogusława, który tutaj nagłośnił jeden z moich pierwszych filmów na temat krótkoaustriackiej granicy państwowej, przez którą za chwilę będę przejeżdżał. Jadę oczywiście zgodnie ze szlakami, więc tam by prosto też było przejechać. Byłoby nawet krócej, ale nie dzisiaj. Tu zawsze lubię jeździć. Tak, no to tu jest granica Zbytkowa i Pawłowic. A Kiesi też właśnie, ta jak ta szlakówka tutaj idzie, właśnie tak szła granica prusko-austriacka i Genau też tak jak tu. W każdym razie ten rzepak jest w Prusach, Trowa jest w Austrii, a tu zaś jest tak, że po lewej mamy Prusy, po prawej Austria. Także ja jeszcze w Austrii, za chwilę będę w Prusach. Też jest granica powiatów, nie? Tu jest Pszczyński, tu jest Cieszyński. Temat prusko-austriackiej granicy jeszcze wróci w tym sezonie. Jak nie rowerem, to piechty. Wszystko zależy od mojej lewej ręki. Wiecie, o co chodzi, więc nie będę się już rozgadywał na ten temat. Także fajnie. Było pod Kępka, wiedziało mi, że już mu połowę drogi przejechane, to było mi także się pierdzielnął w Golasowicach, ale zaraz mi powiedziało, że źle jadę, muszę wrócić na trasę. Zjechał z trasy, żeby wam pokazać coś, coście już kiedyś widzieli. Mam nadzieję, że mnie tu nie pogonią. Taka ślawka. Chcemy wjeżdżać na czyjś teren. Pokażę wam. Już go zresztą widzę. Mamy tutaj takiego oto kolegę. Mojego. Trzeba troszkę z trasy wjechać, ale... 6%. Obiekt historyczny. Rusko-austriacki słup graniczny. Innych rzek tu w okolicy nie widział. W sensie takich wielkich. Ten stoi, ma się tu całkiem dobrze. O to chodzi. Żeby go tu żadna Francja nie wykopała. Oczywiście dokładnej lokalizacji wody nie podam. O kurczę. Ja, no tylko tu asfalt zrobimy, ale tylko tu. No to za chwilę wjademy granicę Jastrzębia-Zdroju, konkretnie do Bzia Zameckiego, co też jest historyczną pszczyńską ziemią, ale już jest właściwie sołectwem w granicach Jastrzębia. Jak widzicie, po co jechać tym krajową 81, jak można jechać przez takie tereny, przez lasy, kajtoki,
śpiewają, a nie buczą auta. Szlak ewakuacji więźniów oświęcimskich, tak? Szlak turystyczny, pieszy. Trzeba było kiedyś przelecieć, nie? Z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego. Marsz śmierci tak zwany. Tędy szedł właśnie. Aha, to jak ktoś nie wie, to też prowadzi ten szlak, trakt Reizensteinów, który też przejechał w zeszłym sezonie. Że jak ktoś tego ogarnąć, to jeszcze poszukam tam w tych moich filmach z sezonu 2021. Wtedy, że przejechał ten szlak. Wiatr silny, coś się zaczęło dziać. Ścieżka rowerowa, ciekawe jak długo. Bardzo bo. A, już się kończy. Bez nawet tego. System rowerów miejskich. To tu też mają rowery miejskie już. Widzicie, to też fajne. Kręci mnie Jastrzębie, weź rower i jedź. A, w Jastrzębiu seniorzy jeżdżą za darmo. Coś takiego funkcjonuje w Jastrzębiu, takie rowery. Nie bardzo dobrze. Jest koszyk. Fajnie, jest blokada z tyłu. Światła są, jakieś przyczepki też są, taki zwykły rower, fajna sprawa. Ja przyjeździł na to. Czekam, wjazdu na teren targowiska. Ja tu jeździł na ten kork z tego czasu. Jakiś rajd dzisiaj, że tu tyle ludzi na rowerach. Jeszcze naprawdę mistrzostwo świata z tymi słupami chodników. Ja się nie dało. Chodnik to pół biedy, nie? W zasadzie ja nie powinienem tu jechać. Bo mnie teraz przepisy. Ale ten chodnik jest dość szeroki, nie ma tutaj za wiele ludzi, także spokój jeszcze. A poza tym nie chce się mi do centrum Jastrzębia jechać. Właściwie to już chyba nie był nawet. Tym torku to było tam w centrum na osiedlu Arkiboszka. No to już wyjeżdżamy w Jastrzębiu, wjeżdżam do Tołomi. Czyli generalnie rzecz biorąc do celu, tego etapu rajdy, bo dalsze cele są nieznane, one jeszcze się w trakcie tej rajdy pojawią. Widzę już kościół kołumski. Myślę do Gogołowej jechać, no troszkę nie po drodze, bo plan jest taki. Trochę się rodzi taki plan, żeby jechać do Włodzisławia nad Balatą. Tak, buszkraftowy krążek. No to oficjalnie, że wjechał do Połomi. Na Gogołowu jeszcze będzie czas. Mam nadzieję, że zdjęcie nie obrazi.
cały czas patrzy na nas z góry. Niestety z góry. No, odwiedzając te tereny, to nie sposób nie wspomnieć tego człowieka. Zresztą za chwilę odwiedzę jego grób. Taka sytuacja jest, że dwa dni temu, czyli 6 maja, ginał było 60. Obchodziłby swój 60. Geburtstag. Ginał się skończyła msza w kościele. No to grób wujkarzech odwiedził. Ja prawie się msza skończyła w kościele. Ludzie wyszli. Jademy dalej. Grób kolarski tu jest. Kościół nawiedzenia Najświętszej Marii Panny. Byłem tu nieraz. Teraz kieruję się w stronę pizzerii Lolo. To problem jest taki, że ona chyba będzie jeszcze nieczynna. Chciałbym się tu pojeść, ale chyba jeszcze będzie nieczynna. Bo jest po 12, a ona jest dopiero od 1. Chyba trzeba będzie dziś okaindzy pojeść. Ja Lolo, chyba pizza Lolo w Połumi. Jak zawsze bardzo dobrze i bardzo smacznie. Pamiętajcie, żeby jeść jak się tylko do naturalne jedzenie, a nie jakieś tam chemikalia, jakieś tam żele. Czy liofilizatory. To trzeba jeść jakiś normalny obiad, a nie chemię wcinać. Ja tego nie rozumiem, ale to nikierzy te chemię wcinają. Jeżdżą na tych kolarkach, na tych szosach i wygadają, że nie mają czasu na obiad. Człowieku, jak możesz nie mieć czasu na obiad? Ja wam powiem tak, że jakbyś tutaj chodził co niedziela do kościoła, to ja bym w ogóle obiadu nie ważył. Poszedłbyś tutaj i byś zjadł, zginał 30 zł i on fajny obiad jeżdżać pojedzony i nie trzeba się bawić z gorami niczym. A przynajmniej hanysem bym zarobić, a nie jakimś gororu. Tak, to już są Marklowice. Władysławia Śląskiego, a właściwie kiedyś część tego miasta. Jak się wyodrębnili, to od razu, że tak powiem, nabrali życia. To też są te słynne Marklowice, kraj. Ponoć mają być okrągłe chałupy. A wiecie, czemu mają być okrągłe chałupy? Bo sołtysowi kiedyś wróżka przepowiedziała, że za rogiem w łeb dostanie. Ale jak widać, nie ma tutaj żadnych okrągłych chałupów. Chałupy są takie jak wszędzie. Jedne bogatsze, drugie biedniejsze, ale to wcale nie świadczy o zamożności ludzi. W każdym razie u nas na Śląsku.
wjeżdżamy już do właściwego Władysława Szymowskiego. Ja tu był przy okazji, jakże robił trasy rowerowe gminy Mszana. Także też polecam się nimi przejechać. A to są te słynne lasy. Tutaj były obchodzone urodziny Hitlera. Podobno, chociaż ja osobiście też nie za bardzo w te teorie wierzę, bo tam nawet to TVN dość tak nagłośnił w sprawie tych urodzin Hitlera, Geburtstag hitlerowski. Mnie się to też nie do końca z doprawdą, bo jeżeli oni puszczali muzykę, a na tych nagraniach było widać, że tę muzykę puszczali, no to ni cholery, nie było takich szans, żeby ktoś tego nie usłyszał. Tym bardziej, że w lasach mamy echo, coś takiego jak muzyka, to się będzie niósł fest, a oni to dość głośno puszczali, więc mam wątpliwości co do tego. No TVN to jest taka stacja, co lubi robić sensacje, ale oczywiście jest to stacja niezależna. Telewizja niezależna. TVN. Chociaż ja osobiście telewizora nie mam, nie oglądam. No, ale o tym, że słyszę. W rzekomych urodzinach Hitlera w lasach pod Wodzisławem. Że prawdopodobnie tutaj tu było. Co jest tutaj? To co? Trakt Marklowicki prowadzi. A tu jest jakiś żółty szlak i on prowadzi nad Balaton. Teraz chyba się przejadę jakaś w kierunku Dużej Śląskiej. Dużyczka, Duża Śląska. No oczywiście widzicie, że tu Kieroś Pieruna musiała to pomagać. Aż się chce jeździć po takich lasach. Cisza, spokój. Jakiś enduro trailer, z tego co widzę. Skocznie pewnie wydą. No, bushcraftowy tu trenuje. On ma też kanał Mikro Przygody. W miarę, że tutaj widział w jakości tężnia, znaczy tężnia, siłownia. To rzeczywiście takie miejsce, takiej ciszy, spokoju, a tuż obok jest miasto, Wodzisław Śląski. No, w lecie to tu będzie więcej ludzi, bo teraz już tym Balaton kajsie. Dawno tu nie był. A, już widzę jezioro po lewej stronie. Żółty szlak. Ten kajs ma być niebieski.
A mi potem stoi jak próbę, a potem starość jak wychodzi, to już biedne wszystko, nie? Ja. To nie jest taka ładna dla obra. To dali Wodzisław, bo my jest pana, jest sztreka, a na chałupki jest w lewo, a ja by to teraz nie ujechać. Tak, to tutaj jest dopływ Szotkówki, rzeka Leśnica. W Wodzisławie Śląskim. U nas też jest leśnica w Ligocie, ale nie ma tako wielka. Właściwie w Ligocie i w Zabrzegu jest. Płynie Czarnolesia. A jeszcze tu kieruję. Szlakami rowerowymi, niebieskim jadę. Wolę jechać takimi terenami niż przez miasto. Pozdrawiamy rowerzystów z Wodzisławia Śląskiego, pana Mirosława. Z Rybnika też rowerzystę pozdrawiam, chociaż on już chyba nie jeździ. Ale bardzo fajne filmy też nagrywał pana Łukasza. Kiedyś była wspólna rajza. Bardzo mile ją pamiętam. No i oczywiście pozdrawiamy też Marcina, pana Marcina Buszkraftowego. Kanał Buszkraftowy, tudzież też z drugiego kanału Mikroprzygody. Facet jest mistrzem Buszkraftu po prostu. Mój Buszkraftowy idol. Chociaż ja nigdy Buszkraftu nie robił, ale wszystko przede mną. Jak ktoś nie wie, co to jest Buszkraft, to niech sobie poszuka w internecie. Albo nie wejdzie na kanał Buszkraftowy na YouTubie. Gościu jest po prostu mistrzem. Spi w lasach, kajsi w jakichś śnieżnych norach. Robi różne schronienia, ma sklep internetowy, można kupić u niego te wszystkie akcesoria do bushcraftu. Naprawdę mistrz świata pod tym względem. Tu się jakoś chałupka wybudowała. Druga asfaltowa zrobiła, no to już jest tak zwany subregion zachodni tutaj też i tam jadymy teraz. Szlak idzie żółty, żółtym się kierujemy teraz, idzie w lewo na Gorzyce. Dobrze. No nie planowałem, że tu będę wisiony, ale ja to powiedział, że ja muszę zawsze coś pomieszać, popydlać, jak to tutaj się godo. Kafe. Na słupie pisał, że to był szprum do kolei. No z koleją w Wodzisławiu jest tak sobie. Ale idzie dojechać cugiem od nas. Teraz trzymiem się szlaku 316Y, żółty szlak, zaś leśnica, mamy jakaś kapliczka, gdzieś tam święty jest w nim. Gorzyca 25 km, kurczę, to jest... Ja dzisiaj jest szansa, że zaś rybnę ponad syta. Tak, no to jak to nie wiem, no to w Turze Śląskiej my są. Tu mamy taki sanktuarium. Mam nadzieję, że będzie otwarte, to tam wlezymy.
Pożykać też można. Kurczę, ładnie to tu jest zrobione. Nie za bardzo w takim stroju jak jo jest to możliwe. Burza Śląsko, ja tam wlózł na chwilę do kościoła, ale nie wypadło w takich krótkich galotach tam wchodzić. Ludzie tam rzykali, trochę się na mnie dziwali. Piękny obraz świętej Barbary, fajnie jak taka kalwaria jest. Kalwaria. Ja mamy też trochę tych świętych miejsc na Śląsku. Dawno tu nie był, w Dużej Śląskiej. Ale pięknie tu jest. To jest taki. Na takim kopcu chyba w piekarach, nie? No wydzieraj za do piekara. Idzie, pędź do piekur. Chodź, nie wiem jak się... Jakieś obejście. Jak to chciałby spowiadać, to się tu wyspowiada. Może na razie żadnego tutaj nie widać, żeby tu spowiadał. Ukoronowanie najświętszej Marii. Kalwaria, tylko jakieś stacje maryjne, niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. W końcu są w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dużej Śląskiej. Czyli to jest ta Śląsko-Fatima Matki Bożej Fatimskiej. Tak, no to byliśmy w Śląskiej Fatimie i teraz będziemy chyba wjeżdżać w prawo na Downą Strzeka. Także kolej tutaj prowadziła z Włodzisławia do Jastrzębia. Ja tu jest nasyp kolejowy. Tu jeszcze tam glajdy i logry są. Ludzie nie chcą powrotu kolei. Tak, tutaj widzimy właśnie ta streka, jak to tu szło. I kolej można podjąć wrócić w ramach tak zwanego CPK. Tam też były protesty, widać. Moim zdaniem powinna wrócić. Na pewno by to ożywiło ten region, a jeżeli by nie wróciła, no to na tych nasypach dali tutaj zrobić żelazny szlak rowerowy. Przedłużyć go do Jastrzębia, jak się nie uda kolei zrobić. No.
Ale są tutaj ambitne plany, że do Jastrzębia mogę w szkole. Ja nawet jakieś połączenie z Czechami tu mogę. Mało sprawa, że mają w Katowicach jeździć, tu nic. Się pożyjemy, zobaczymy. Te protesty są, no bo się widać, chałupy pobudowały. A tu oraz jakieś cugi. Ale jak się budują koło naszych kolejowych, no to muszą takie rzeczy też przewidywać. Że a nóż się komuś uzna, że jednak tutaj ta kolej wróci. Ja jestem za tym, żeby wróciła. Cały czas po prawej stronie mamy nasypy kolejowe. Treka. Też jakiś nasyp idzie z lewej strony. Czyżby tu jakoś krzyżówka była? Tak by to wyglądało. Ja się zdarzę chyba ja. Jakiś trójkąt. Na widzicie. Faktycznie tak wygląda, jakby przyjechał jakimś nasypem kolejowym. Jakoś łącznie sam załapać. Za budynki. Pieczyńskie to jakieś PGR-y, ale to będzie starsze niż PGR-y. Gorzyce, kolonia frydecka. Czy jakieś zabytki będą? Kurczę. Tak, no to mamy ostatni węzeł autostradowy w Polsce. Na autostradzie A1. Tutaj powinien być słupek pruskoaustriacki, ale pewnie już przeszedł do historii przy okazji budowy właśnie tej oto autobany. I ja właśnie skręcam prawo, testy COVID-19, walcie się na ryj, że tak powiem, brzydko, szpetnie. McDonald's, no i je pojedzony, także nie żadne McDonaldy. Ani inksze ciumstwa nie interesują. Cenikierzy kawa piją na rajzach. Trzeba będzie też spróbować. Może mi będzie dawało kopa. Kiedyś żech pił. Jakże z Michałem jeździł. A przy okazji Michała pozdrawiam. Tak, no to już jestem na granicy prusko-austriacki. W rejonie miejscowości Łaziska. Po czeskiej stronie są Wierzchniowice, to są stare słupy prusko-austriackie, tu jakoś szóstka jest na tym słupie, także będziemy to badać, mieliśmy badać to już w zeszłym roku, niestety nie udało się, no cóż, no trudno. Dobra, zadzwonił pan Wojtek, gadał, że tam kajś w rejonie Miedźnej straszne ulewy, burze, także musimy się troszeczkę
tutaj asekurować, ale jo jest krótkim, także raczej mnie tam za wiele nie zleje. To jest te nad Olzą szlak rowerowy numer 10. Jademy nim na Karwina. No i już też się będziemy kierować tu na Chałupy. Granica polsko-czesko, jeje po czeskiej stronie, po polski, nie wiem czy tam się dojechać. Troszkę mnie pan Wojtek tutaj postraszył z tymi grzmotami i deszczami, które jakaś tam w okolicach Miedźnej dzisiaj przechodzą. Ale mam nadzieję, że do mnie nie dotrą. Że jest dość daleko od tego miejsca. Fajne, takie urokliwe miejsce tutaj jest. Może ta ścieżka nie jest za równo, ale tam było napisane, że jest jakoś regulacja rzek do rzecza Odry. Trzeba się liczyć z takimi nierównościami. No i słupki graniczne są, bo tu jest granica. Po lewej stronie, lewy brzeg, to mówię Polska. Granica, która łączy, a nie dzieli. Granica w obrębie strefy Schengen, Unii Europejskiej. Jakoś nikomu do głowy nie przychodzi po to, żeby jakieś wojny wszczynać. Zresztą byłoby to kompletną głupotą. Wszyscy jakoś żyją, dogadują się. A ten na wschodzie tego nie rozumie. Tyle terenów mu pod swoją władzą, a temu ryszawemu bandycie ciągle mało. No faktycznie musi być jakiś psychiczny. Kto to widział, kurczę, XXI wiek, a on czołgami na innych. To trzeba być kompletnym wariatem. Ludzi zabijać. Ach, szkoda go dać. Tak, no to tam przodkówka wlatuje do Olzy. Jest tam jakiś mostek na tej przodkówce. Teoretycznie powinno dać się przejść. Bo tutaj też planujemy eksplorację polsko-austriackiej granicy. Miała być już w zeszłym sezonie, może jeszcze w tym będzie. Albo piechty, albo na kole. To zależy od mojej lewej ręki. Która jak na razie mi w ogóle nie dostyra. I mam nadzieję, że nie będzie. Jakieś żwirownie są. Część też była staro granica. Nad tak dokładnie nie szła jak Olza płynie. Że trochę jest zaniepokojony tym. Prawdopodobnie słupki przestały już dawno istnieć. Jest pokopane. Nie. Gdyby to było równiejsze, to by było spoko taką aleją tutaj jechać. W tym krajobraz z lewej strony jest troszkę cilowaty. Ta elektrownia gdzieś Murowicko widać. Największa elektrownia węglowa w Czechach. Trzepie, tak. Coś wybudowali. Jak pierdziele, takie rezerwuary wody. Tak, roba się szwindo. A tu mamy znalezisko. Jakiś schron
Widzę, żeby tu właśnie tu być. Dwie małe wejści. Zielenie tu chyba się mrówka przytrzyma. Chrom właściwie. Połączenie GPS jest nadal przerywane. Ponownie nawiązane połączenie GPS. Nieźle. Jest przejazd. Ale widzicie, że zaloty. Teraz co? Ja tu zostanę. No nie problem. Zdecydowałem się na dosyć dziwny sposób sforsowania tego. Albo się wykąpiem. A raczej się wykąpiem. Skarpety mam mokre. A ja dobrze, skarpety tu zwykle. Ale tam jeszcze jak siglun był. A grun za budki. Słuchaj. A więc będę wracał bez futerki. Zaryzykowałem do połowy koła, że się zakopał. Dobrze, jak zrobił, że budki ściepły. Tam jest jakaś brama. To jest dolna lutynia tutaj. Norma bez zginek. A brama jest i... I pierwszy na nie przejadziemy. Jakieś IPGR-y tam są. Kurde. Tak, no to jedziemy na Darku. Bo są już tak numer 10. Tak, no to zajmie się w parę dni na Golfu. Taki fajny szlak prowadzi. Rarogi przyjechały. Jakiś wypadek. Karwinie. Do widzenia. Goodbye. Do wstrzyć. Po rusku też pisane. Do wstrzyć. Roba się rozczyta, bo roba się uczą ruskiego języka.
No, tam jest jakieś ślepo drogę na żelaznym szlaku. 9 do 13 maja zawsze. Coś tam się dzieje. A my już osiągamy polsko-czeską granicę. I do Kaczyc Dolnych wjeżdżamy. Oczywiście tutaj będzie chwila odpoczynku. Chwila oddychu. 300 metrów. Nie 300 metrów, tylko już my są na miejscu. Rzeczpospolita Polska. Tak, tu były jaja 2 lata temu. Były jaja. Stoły policjanty, bojowcy. No to już mamy polsko-czeską granicę. Osiągnąłem w Kaczycach Dolnych, granica państwa. I jadymy dalej. Kolejnym stwierdzą, że tutaj wyremontowano drogę. Od Kaczyc aż tutaj do tego miejsca. Tak, no to DK81 zjodłem loda i że się zakusił. DK81 drogomyślu, ruch dużo większy już. Niż w Zbytkowie. Ale jedzie tego, jedzie. Jedzie tego narodu. Jedzie. Zamykamy pętla. Ponad 100 kilometrowo, zresztą ponad 110 km. Rano, że tu jechał. No bo teraz przetnę tę drugą. No nie chce mi się tam jechać nim. Wolę jechać lasem. Jak ktoś nie wie, to w miejscu Tajun zawracał. Niestety doszło do morderstwa. Spolili chłopa. No powiem wam, że trudno, że tutaj nie jechał. Są tu jakieś torowiska. Szkareki. Widziska tu łagu. Jest tu zresztą chodniczek, nie ma żadnego zakazu wjazdu. Tak, jest to teren kolejowy. Tam ostatnio, że ty widział, że tu jakiś rowerzysta jechał. Thank you.
zbiorniczka puszcza. A tu jest dopiero zakaz. No fajnie. Połowie drugi się mu wracać? Chyba nie do to chodzi. Chodnik tu jest. A tu się nastawia. Lata świetne, że nie jest. Zakaz były, no na szyję. Na drugie nie ma żadnego zakazu. Kiedyś była jeszcze taka chałupa. Tu zdaje się dziuda jakaś. Bo tam kiedyś był w tej chałupie. Była taka pani Tereska. Pamiętam. Sposobem dojechałeś już do Ligoty w zasadzie i żegnam się z wami. Fajna rajza była, kolarsko polenizna mom. Otworzymy, o jest. Pierwsza polenizna w tym sezonie. A ja już się z wami żegnam i odum wam tradycyjnie. Trzymcie się i do zaś.